słońce, wiatr, żagle. O czym innym można pomarzyć w taką piękną niedzielę? Na pewno o tym właśnie marzą polonijni żeglarze, którzy startują w kolejnych już regatach Polonia Cup. Słuchajcie, rywalizacja jest na całego, dlatego że oni to traktują mega poważnie. Żeglarstwo to jest coś, co wkręca niesamowicie. Podobne jak się kupi łódkę, no to się już całe życie spędza właśnie na wodzie. Można mieszkać, można pływać, można uczestniczyć w zawodach sportowych, takimi jakimi są regaty właśnie. Regaty to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu nie tylko oczywiście chicagowskim, ale naszym szczególnie. Te regaty, które dzisiaj odbywają się na jeziorze Michigan przy Matros Harbor. Kilkadziesiąt łódek zarejestrowanych i wśród nich także my się tutaj bujamy trochę po to, żeby dla Was to wszystko relacjonować. A to jest Extra Time. Po raz szósty Polonia Cup odbywa się w Montrose Harbor na jeziorze Michigan. No i kolejny sukces. Tak, a to już szósty rok z rzędu, a nie puściliśmy żadnego roku, nawet podczas COVID żeśmy odbyli regaty. Tak, w tej chwili mamy zarejestrowane jakieś 40 łódek, to jest kolejny rekord. Jeżeli chodzi o pogodę, to czy lepsza jest taka doskonała, jakby się wydawało, na plażę z lekkim wiaterkiem, czy jednak wy żeglarze wolicie, żeby wiało konkretnie? Zależy którzy, bo mamy żeglarzy, którzy pływają co tydzień, w każdą środę, a doświadczeni i mniej doświadczeni turystyczni, którzy wolą bardziej mniejszą pogodę. Także dzisiaj w sumie jest, ja myślę, że idealnie. Żeglowanie wciąga? Oczywiście. No, od 4 lat już tu chodzę, jakoś dalej przychodzę, także chyba tak, zdecydowanie. Z tą samą załogą? No czasami się, głównie z tą samą, czasami tam ktoś przychodzi częściej, ktoś rzadziej, ale ta sama załoga, tak. Czyli jesteście taką zgraną paczką? Bardzo. Ja uważam, że bardzo. Czy to jest ważne właśnie podczas, gdy wypływa się, żeby rozumieć się, tak? Bardzo, bardzo jest ważne, bo musimy na siebie wzajemnie liczyć, także to jest bardzo ważne, tak. Jak się pływało dzisiaj? Wspaniale. Czy taka rywalizacja sportowa, jaką tutaj macie, to właściwie to polega na rywalizacji sportowej, czy to jest bardziej zabawa? No nie. To jest rywalizacja, którą my chcemy nazwać zabawą, ale to nie ma nic wspólnego z zabawą między boją startową a boją mety. Uwielbiamy to, co robimy i zapraszamy wszystkich, żeby dołączyli do nas. Zobaczcie tutaj wokół, jest piękny dzień, jezioro Michigan. Wymarzone miejsce po to, żeby odpocząć trochę po ciężkim tygodniu pracy. Sezon w Chicago, to on już pewnie powoli będzie dobiegał końca. Tak, pierwsze momenty, kiedy możemy go podsumowywać. Jaki to był sezon? Był bardzo udany. To jest tylko kilka miesięcy tak naprawdę, od maja do końca października, ale bardzo udanych. Było dużo turystycznych rejsów. Dzisiaj zakończyły się Polonia Cup Regattas. Czekają nas jeszcze parę weekendów na jeziorze Michigan i 4 października będziemy walczyć o Blue Ribbon Regattas, czyli walczymy o niebieską wstęgę jeziora Michigan. Nie wstydź się, przetrwałeś, udało się, chociaż wciąż masz wodę, która pryskała, słuchajcie, na nas z każdej strony, był wiatr, były fale, nie wiem, czy mi nerek nie odbiło. Ja mam wrażenie, to znaczy tak, nie mogę wyjść z podziwu generalnie, jak za każdym razem, będąc na jeziorze Michigan, jaką można mieć z tego radochę. Czy jest się uczestnikiem regat, czynnym, biernym, czy je obserwuje się gdzieś z daleka, czy płynie się na żaglach, czy płynie się na motorze. Za każdym razem, słuchajcie, jest mega frajda, także ja się im wcale nie dziwię, że oni tu pływają po prostu non stop. Ja się cieszę, że nie wypadliśmy za burtę, bo rzeczywiście prędkość była oszałamiająca. Aleks nas tak przewiózł, pomysł, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Dziękujemy Ci, Aleks. Dzisiejsze regaty to sukces ogromny. Tak, to pokazuje nam, że po raz kolejny zresztą, bo już kilkakrotnie relacjonowaliśmy dla Was wydarzenia związane z wodą, ale że Polacy tutaj na wodzie czują się jak ryby w wodzie i radzą sobie świetnie w każdych warunkach i rzeczywiście wykorzystujemy te wszystkie możliwości, które nam jezioro Michigan daje. Zapaleńców jest taka masa i ja się im wcale nie dziwię, bo tutaj już będąc na lodzie ja się cały czas troszeczkę bujam. Ty się bujasz dalej? Ja się cały czas bujam, właśnie zastanawiam się, czy mamy początki choroby morskiej, ale póki co jest dobrze. Słuchajcie, z nami zawsze jest dobrze, także bądźcie z nami niezależnie, czy na antenie Radia 103.1 FM, czy w Extra Time, czy wszystkich naszych produkcjach telewizyjnych. Pozdrawiamy z Montrose Harbor. To co, spływamy? Spływamy. So catch me if I fall.